5 mandatów na 51, które miała Polska. Dostaje lewica. Co takiego się dzieje, że lewica w Polsce jest w defensywie absolutnej? To jest spór między Platformą i PiS-em absolutnie. Bo gdybyśmy popatrzyli... Czyli duopol. Duopol. Gdybyśmy popatrzyli na nasze wystąpienia, udział w debatach, program również, kandydaci, to naprawdę dobrze wyglądało. To nie było tutaj problemów. Ja muszę też osobiście powiedzieć, że ja doświadczyłem też po wielu latach takiej aktywności politycznej, tak jak powiedziałem, bardzo wiele takiej sympatii. Okej, ale też na przykład ludzie podchodzili i mówili, znowu zagłosuję na Platformę, mimo że mnie zdenerwowała wielokrotnie, bo nie chcę PiS-u. I pewnie odwrotnie. Bardzo wielu ludzi szło na PiS, bo nie chce Platformy. No dobrze, ale w takim razie robicie coś nie tak, skoro ludzie uważają, że jedyną alternatywą dla PiS-u jest Platforma Obywatelska. Panie redaktorze, no robimy coś nie tak. Gdybyśmy wiedzieli, w którym momencie i jak, to pewnie bylibyśmy w innej sytuacji. Może trzeba było schować ambicje, teraz mówię o liderach, i siąść z Palikotem jednak do rozmów i Kwaśniewski, Miller, Palikot, zacisnąć zęby, bo tak naprawdę pan przecież przegrał dlatego, że startował Ryszard Kalisz, który jest wciąż kojarzony z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. No tak. I to jemu poparcia wprost udzielił prezydent Kwaśniewski. No myślę, że tak, że no oczywiście mi brakło do mandatu 6 tysięcy głosów, aż i tylko. Przy tym, co wziął Ryszard Kalisz, ja z nim wygrałem, to chcę podkreślić, żeby nie było tutaj, że Ryszard Kalisz jest pan jakiś z nim wielkim... wygrał, ale obaj przegraliście. Tak, tak, no można by powiedzieć, no że... Prowadził się do mojego ogródka i trochę tam porył. Bez sensu zresztą. I to Ryszard Kalisz musi wiedzieć o tym, że jest zbyt wielkim mitomanem, żeby funkcjonować w polityce w taki sposób. Musi sobie to zmienić albo styl i sposób funkcjonowania. Mitomanem? Albo... Co pan ma na myśli? No to w takim sensie, że pewnie nikt mu tego za bardzo nie mówi, ale opowiadanie przez niego od wielu lat, że jest najpopularniejszym politykiem na lewicy, no to proszę zwrócić uwagę, przy poparciu Aleksandra Kwaśniewskiego przegrał z Wojciechem Oleńczakiem i to nie po raz pierwszy. Przestrzegałem go przed tym. Było, minęło. Ja jestem osobą, która w całej tej sytuacji naprawdę do nikogo żalu nie mam.